Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, ja się nazywam Bartosz Migas, a to jest trzeci Millennium Podcast. Podcast na kanale Sekielski Brothers Studio, gdzie rozmawiam z ciekawymi gośćmi na temat przyszłości, kultury, polityki i społeczeństwa. Moim pierwszym gościem premierowego odcinka jest pan Wincent V. Sewerski, emerytowany pułkownik wywiadu i pisarz powieści szpiegowskich. Dzień dobry, dobry wieczór. A będziemy oczywiście rozmawiać o wojnie w Ukrainie, ale nie tylko o tym, bo bardziej niż to, co się dzieje teraz, interesuje mnie przyszłość, co będzie się działo później, ale żeby zacząć iść dalej, powinniśmy zacząć od początku. Chciałem zadać panu pytanie, czy to było zaskoczenie 24 lutego dla pana? Inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę. No nie była zaskoczeniem, dlatego że od kilku miesięcy wojska rosyjskie zbierały się nad granicą i służby wywiadowcze informowały przecież i były przecieki na ten temat. Ale nie tylko służby wywiadowcze, no obserwatorzy widzieli, do czego to, czym to się może skończyć. Jak to staje taka duża armia na granicy, to nie po to, żeby się pokazać, tylko po to, żeby została użyta, a poza tym od dawna wiedzieliśmy, przynajmniej w wywiadzie, że Putin Ukrainie nie odpuści. Zresztą to nie jest żadne odkrycie. Zbigniew Brzeziński wiele lat temu powiedział, że nigdy nie będzie imperium. Rosja nie będzie imperium bez Ukrainy. Ja bym nawet zmodyfikował tego określenie. Rosja na pewno nie będzie imperium, jeżeli Ukraina nie będzie, jeżeli Ukraina w ogóle będzie w tym wypadku, a jeżeli będzie prozachodnia, to już na pewno. Więc czuć było w powietrzu, że to się stanie, a poza tym od zajęcia Krymu, od Donbasu, no to już była kwestia czasu. Czy to jest tak, że takiej wojny da się w ogóle uniknąć? Czy jest szansa, żeby osiągnąć te cele polityczne w jakiś inny sposób i da się takiej wojny uniknąć? Czy to jest tak, że wektory polityczne są już tak ustawione, że właściwie możemy co najwyżej odwlekać albo wybierać jakby lepszy moment startu? Właściwie można to sparafrazować Klausewiczem czyściuteńko i prosto, że wojna jest przedłużeniem polityki, prawda? Ale to za mało, żeby można było to w ten sposób, czy można było uniknąć. Ja myślę, że Putin od wielu lat robił wszystko, co możliwe, aby stworzyć z Ukrainy taki kraj w takiej formule, żeby można było go wziąć bez konieczności wysyłania potężnej armii. Przede wszystkim chciał wziąć Ukrainę od środka. Trzeba pamiętać, że tam są były przynajmniej, mam nadzieję, że są teraz w stanowczej, zdecydowanej mniejszości, silne prorosyjskie sentymenty w różnych regionach. Ukraina to nie jest taki monolit, jak się nam wydaje. Co innego Ukraina Zachodnia, co innego Wschodnia, co innego Kijów, co innego Odessa. To są zupełnie różne rejony. Ludzie też są tam różni. Dlatego Putin podejmował wszystkie możliwe działania, głównie poprzez służby specjalne, ale także wpływając od środka innymi metodami. Skąd te rewolucje? I pierwsza, i druga. Prawda? No to Janukowycz, wszystkie te zdarzenia, które miały miejsce, były elementem jakiejś większej gry obliczonej na to, że no Janukowycz nie wyszedł, prawda? Trump przegrał wybory, pandemia się skończyła, Zachód zaczął wracać do swojej siły i witalności. Okazało się, że przeszliśmy tą, Europa przeszła tą pandemię, owszem boleśnie, ale jednak sobie z nią poradziła. Więc myślę, że Putin zorientował się, że już nie ma innej możliwości. W szczególności, podkreślę to, oczywiście tych czynników jest cała masa, ale podkreślę to, myślę o Stanach Zjednoczonych, już nieudany jeszcze szturm na Kapitol, rzut na taśmę w ostatniej chwili też się nie udało.
No więc trzeba było podjąć, spróbować to rozwiązać siłą. Czyli można powiedzieć, że to była w pewnym sensie klęska Kremla, że musieli sięgnąć do takiej siły, po prostu do wojska. No nie wiem, czy to jest klęska, bo no, wojna jest elementem uprawiania polityki. Na pewno dużo bardziej kosztowna. Wojna jest dużo bardziej kosztowna dla Rosji, niż gdyby udało się to przejąć tymi metodami, które poprzednio próbowali wykorzystać. Więc z całą pewnością tak, no bo i sankcje i tak dalej. Ale wojna w Ukrainie, rzucę to tak na koniec, jest tylko elementem większej gry, więc my tutaj z pozycji Polski troszeczkę takiego naszego zaścianka świata rozpatrzymy na to inaczej, aczkolwiek wrażliwie z przejęciem, bo to się toczy blisko nas, to są nasi pobratymcy, można nawet tak powiedzieć, bliski nam naród ukraiński, więc my na to patrzymy, ale biorąc pod uwagę świat, to wygląda troszeczkę inaczej. No właśnie, no to skoro już pan wywołał ten temat, to mówi się czasem, że tak naprawdę w tle mamy gdzieś konflikt, jakby który różnie przyjmuje różną intensywność, konflikt amerykańsko-chiński. No i niektórzy mówią wprost, że co prawda teatrem wojny jest teraz Ukraina, ale tak naprawdę odbywa się to też po to, żeby pokazać Chinom. I czy na przykład spotkałem się z takim twierdzeniem, że obrona Kijowa uratowała Tajwan? Możliwe, nie wiem, trudno mi to określić w tych kategoriach, ale z całą pewnością ta wojna jest wielkim testem i dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że słusznie pan powiedział, właściwie dla Stanów Zjednoczonych i administracja Bidena doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że prawdziwy problem Stanów Zjednoczonych to jest Pacyfik. I tam się kryje przyszłość świata, którą chcą przebudować Rosja, Chiny, jeszcze inne kraje, które się przyłączają do tego BRICS-u. Więc dlatego wojna w Ukrainie jest tak ważna, aczkolwiek ja myślę, że ona głównie jest ważna z punktu widzenia właśnie testu. Także dla Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób Stany Zjednoczone rozwiążą ten problem i amerykańska demokracja. Bo skutki tej wojny będą oddziaływać w ogóle na cały świat. Dlatego, że jesteśmy świadkami przecież, to widać to codziennie w wiadomości, jak to czyta prasa i śledzi wydarzenia, że są kraje, które dążą do zmiany układu dotychczasowego świata i tego systemu, który istniał do tej pory, na zupełnie nowy. No właśnie, bo czasami mówi się, że w Stanach Zjednoczonych ścierają się to jakby dwie koncepcje. Jedna mówi o tym, że każdy dolar wydany na Ukrainie to jest dolar, którego zaraz będzie brakować na Pacyfiku, a druga koncepcja jest taka raczej, że wygranie wojny w Ukrainie de facto osłabia Chiny, więc jakby załatwiamy dwie sprawy jedną wojną. Czy do której koncepcji jest panu bliżej? Tak jakby pan oczywiście, wiadomo, że perspektywa jest bliskości terytorialnej, ale tak bardziej... Ja staram się patrzeć globalnie. Aczkolwiek nie mam żadnych wywiadowczych informacji, żeby była jasność. Ja dzisiaj oceniam sytuację na podstawie tego, co jest dostępne publicznie. Do żadnej z tych opcji bym się nie przychylił, bo... Ja patrzę troszkę inaczej na to. My oczywiście cały czas stoimy w obliczu tego zagrożenia, konfliktu między Chinami i Tajwanem, w które Stany Zjednoczone mogą być wciągnięte i tej wielkiej wojny na Pacyfiku czy w Azji, przy której wojna w Ukrainie byłaby naprawdę... Dopiero wtedy byśmy odczuli w naszym życiu codziennym jej skutki. Korei Północnej, Tajwanu, Chin, Japonii. To można by długo mieć. Jest jedna taka rzecz, która
jestem zawodowym pesymistą, bo każdy szpieg musi być pesymistą, czyli szuka drugiego dna, operuje w cieniu i tak dalej. Zawsze dopatruje się we wszystkim jakichś spisków. Natomiast muszę powiedzieć, że Chińczycy mają jedną pozytywną rzecz, która mnie pozytywnie nastraja. Chińczycy są słabymi żołnierzami. I oni generalnie właściwie nie lubią walczyć. To nie jest naród wojowników. Oni mają nowoczesną armię, świetną flotę. Wydatki są nieprawdopodobne na zbrojenia. Ale w dalszym ciągu w tych czołgach i w tych statkach, w tych okrętach wojennych są Chińczycy. Oni są bardziej, lubią podbijać świat przy pomocy innych, przy pomocy pieniędzy, przy pomocy układów. No, to jest wkomponowane w ich jak gdyby wielką tradycję. No, Chiny to cywilizacja, cała nie kraj. No więc co, czy... No wie pan, no, Huntington mówił, że Rosja to też jest odrębna cywilizacja, z czym się nie zgadzam, ale większość politologów też nie, ale natomiast Chiny, tak, to jest cywilizacja i to wyjątkowa. Więc ten Chińczyk, jakby to powiedzieć, nie jawi mi się jak, tak jak Rosjanin, prawda, który, jak to się mówi, tak trochę obrazowo, groteskowo, Rosjanin to jest zadowolony, jakby Sagbogon, Sało, Kałacha i czołg. Tak, i to wtedy my tu pokażemy, nikt nam nie podskoczy. Chińczycy raczej tak nie myślą, to jest, oni raczej myślenie, układy, spiski, koterie. Zresztą ich działalność łatwo zauważyć, prawda? I to widać wspaniale w Afryce, jak oni... Przecież tam nie ma właściwie chińskich żołnierzy, tam nie ma żadnej grupy Wagnera. A są właścicielami dużego kawału Afryki już dzisiaj. Tak, no wiemy dlaczego. Dlatego, dlaczego BRICS się powiększa, w którym dominującą rolę odgrywają Chiny i będą odgrywać, dlatego że Chińczycy dają pieniądze i nie pytają o prawa człowieka. I co to się bardzo podoba. I to się bardzo podoba, jak się popatrzy na kraje, które ostatnio przyłączyły się do BRICS-u, to są właśnie kraje, które ta filozofia i to podejście się podoba, tym bardziej, że niestety to są trendy nie tylko w krajach Afryki, czy Ameryki Południowej, czy Bliskiego Wschodu, bo i populizm i autorytaryzm w dojrzałych demokracjach też zaczyna przybierać na sile. Ale to czy w takim razie te Chiny są rzeczywiście zagrożeniem i ten konflikt w tle amerykańsko-chiński jest zagrożeniem? Czy to jest taki straszak, żeby zmobilizować zbrojenia i jakby wzmocnić Stany Zjednoczone na zasadzie, słuchajcie, no jak nie z nami, to zaraz ci Chińczycy przyjdą i was tutaj posprzątają? No oczywiście ja nie jestem w stanie tego przewidzieć. To nie jest... To co powiedziałem, to są takie, to jest moje myślenie życzeniowe właściwie. Natomiast właściwie musimy sobie odpowiedzieć, co będzie za 25 lat. Jeżeli weźmiemy, popatrzymy na 25 lat do tyłu, a na sytuację i poziom rozwoju Chin w zbrojeniach, to i parcie do opanowania szlaków komunikacyjnych głównych, i na Pacyfiku, ale nie tylko, przez Ocean Indyjski i to wszystko, co do Europy wiedzie. Chińczycy są zainteresowani portami głównie, prawda? No, i tam się lokują. Więc jeżeli przez 25 lat potrafili zrobić taki skok, a to jest postęp arytmetyczny, więc co będzie za następne 25 lat? W jakim świecie będziemy żyć? Właściwie, no, może moim już nie. Ale pana pokolenia będziecie musieli sobie na to pytanie odpowiedzieć. Gdzie my jesteśmy i gdzie jest Europa, a gdzie jest Polska w tym wszystkim? A czy w Polsce widzi pan już chińską agenturę, chińskie działania? Nie, ja nie dostrzegam takiej. Myślę, że Chińczycy tutaj zostawili sprawę Rosjanom i to, co Rosjanie robią. Chiny zainteresowane są wielkimi
krajami, tymi Niemcy, Francja, ale źródłami technologii, bo to jest głównie działalność wywiadowcza chińska, z chwilą w zasadzie rozgromienia Falun Gong, chiński wywiad na kierunku takim politycznym osłabł, prawda? Bo to było takie, powiedzmy, dla nich forma zagrożenia do oddziaływania na wewnętrzną mentalność Chin. Natomiast w Polsce akurat tego nie odczuwam. I nie sądzę, żeby oni mieli tu interes. Chińczycy interesują się tymi, którzy coś mogą, i tymi, którzy mają technologie, które oni mogą wykorzystać. Oczywiście nie mówię, że jesteśmy poza w ogóle, bo to jest państwo o polityce globalnej, ale myślę, że mamy inne zmartwienia na razie. A jeżeli chodzi o relacje Chin i Rosji, to to się zmienia w czasie, nawet w czasie tej wojny, i trudno jest czasem powiedzieć, czy Chiny to tak do końca wspierają, nie wspierają. Jakby pan to ocenił? Czy Chiny są sojusznikiem Rosji na tyle, że jeśli Rosja będzie w wielkiej potrzebie, to chińska, a może nie armia, ale chiński sprzęt bardziej się zaangażuje w tą wojnę, żeby nie dopuścić do klęski? Myślę, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo już poniekąd odpowiedziałem wcześniej. Chińczycy wszystko kalkulują wedle swoich potrzeb, swoich celów. To nie ma żadnego altruizmu. W ogóle w polityce rzadko jest jakiś, prawda, empatia, altruizm czy coś takiego. To są bajki. Zawsze są jakieś wyraźne cele i interesy. A Chińczycy mają bardzo mocno je zdefiniowane. Interes chiński jest ponad wszystko. Zresztą społeczeństwo jest tak ukształtowane, wychowane. Tak gigantyczny kraj o gigantycznej ludności. Przecież tam nie ma żadnych organizacji demokratycznych, żadnego oporu, żadnych dysydentów. Jak się pojawi jakiś jeden czy drugi, to mentalność chińska jest taka, że jak władza coś mówi, to ma rację. I koniec. No. Poza tym istnieje pojęcie, prawda, no jednak bardzo silnego takiego nacjonalizmu chińskiego. Ale wciąż to nie są wojownicy. Przynajmniej jeszcze nie teraz. To trzymamy się tej myśli. Dodam panu, nie wiem, czy pan pamięta, pan pewnie tego nie zna, ale była wojna chińsko-wietnamska, to była chyba jedyna wojna w okresie po 49 roku w Chinach, nie Czeusuri, tam z Rosjanami. No Wietnamczycy im potężne lanie armii chińskiej sprawili, to 70 chyba, 9 roku. Dzisiaj już by tego nie dali rady zrobić. No ale to również Rosja ma bardzo długą tradycję zbierania batów właściwie od mniejszych państw. Przecież wojna japońsko-rosyjska, czy taki no, duża klęska w wojnie krymskiej, to też było zaskoczenie. No. Więc jakby można powiedzieć, że oni się wpisują tą nieudolnością. To nie jest to samo. To nie. Jednak Chińczycy to jest inne spojrzenie, jak już sobie to wyraźnie powiedzieliśmy. Inna technika, inna modus operandi w stosunku do świata. Rosjanie lubią regulować porządek przy pomocy czołgów, rakiet i swojego buta żołnierskiego, więc to wygląda trochę inaczej. Wróćmy wróćmy do wojny w Ukrainie. Mam takie pytanie dotyczące tej Rosji. Czy oni są w stanie jeszcze tą wojnę wygrać? W takim sensie, że Irak i Afganistan był przegrany przez Stany Zjednoczone, mówi się czasami przez to, że właściwie trudno było powiedzieć, jakie są cele tej wojny. Były za szerokie, tak? No, jakby przebudowa demokratyczna państwa to jest cel jakby średnio i armia średnio się do tego nadaje i narzędzie takie jak wojna. Więc mówi się, że oni przegrali tą wojnę właściwie dlatego, że nie wiedzieli od pewnego momentu, jaki jest cel tej wojny. No i trochę tak jest, mam wrażenie, po części z Rosjanami, że początkowo to było zajęcie Kijowa i było do tego blisko, ale teraz jaki jest cel dalszego trwania tej wojny rosyjskiej? Właściwie nie mam jakiejś wyraźnej takiej sprecyzowanej dobrzej odpowiedzi na pana pytanie, jaki jest jej cel. Na pewno to, o czym powiedziałem na samym początku i to, co powiedział Zbigniew Brzeziński kiedyś, dla Rosji Ukraina to jest
część, jak w ich rozumieniu oczywiście, to jest część ich istoty, ich duszy niejako, prawda? Jak Krym, Donbas, ale oni Ukraińców uważają za no, takich trochę innych Rosjan, tak? No więc to z całą pewnością jest bardzo ważne dla ich takiej tożsamości, poczucia imperialnej władzy i zaspokojenia ambicji takiego i próżności też niemało w tym jest. Więc wydaje mi się, że to jest tak, z jednej strony Rosja jej właściwie nie może wygrać tej wojny. Tylko, że jest to wojna, to jest de facto wojna z nami, ze światem zachodnim. Z nami wszystkimi. Ukraina nas tam reprezentuje, ale za nią stoi całe NATO. Solidarnie. Więc my też jej nie możemy przegrać. Dlatego, ale Rosja nie może jej wygrać, ale też nie może jej przegrać. I to jest w sumie paradoksalna sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Bo jeśli ktoś liczy na to, że Rosja przegra wojnę i Putin przed Trybunałem Zbrodniarzy w Kazachstanie, no to ten, Putina mogą zabić tam na Kremlu układy i koterie i sytuacja i zmiana jakichś wektorów czy przywództwa, ale na pewno nie wydadzą go, tak jak Miloszewicza, to nie wchodzi w grę. Więc jakieś rozwiązanie prawdopodobnie będzie. No. Czekają na wybory w Stanach, czekają na wybory w Polsce, będą wybory też w innych krajach. Sytuacja jest dynamiczna i stosunek rosyjski wywiad, rosyjskie służby, boty, trole i wszystko, co mają do dyspozycji, intensywnie pracują, żeby nas zniechęcić do Ukrainy, żeby siać jakieś niepokoje, nieporozumienia, więc co więcej, to przynosi skutki. Widać pewne efekty tej pracy. No właśnie chciałem do tego nawiązać, ale najpierw jeszcze podsunąć takie propozycje celów wojny, z jakimi ja się spotkałem. Pierwszy to był taki, że Rosji już właściwie chodzi tylko o fizyczne wyniszczenie. W sensie jak najwięcej zniszczyć, jak najwięcej zabić, jak najwięcej na zasadzie, jeżeli nie możemy mieć my, to tu będzie spalona ziemia. A drugi taki cel, bardziej polityczny, to jest taki, żeby utrzymać zdobycze terytorialne, żeby zrobić taki trochę wyłom i zalegalizować, można powiedzieć, że w XXI wieku w Europie można zdobywać terytorium siłą. Jakby zostawić ten, że to jest pewnego rodzaju wyłom w takiej... Ja myślę, że to znaczy tak, oni faktycznie to robią, zajmują terytorium siłą. Mhm. Ale to są Rosjanie. Nikt inny w Europie, według naszych norm, zasad, w państwach demokratycznych, to jest obce. My nie uznajemy tej formy regulowania relacji międzynarodowych i stosunków między państwami. Ale w pełni się z panem zgadzam. Ja zresztą to powiedziałem na samym początku, kiedy ta wojna się zaczęła, w takim wywiadzie, chyba dla Gazety Wyborczej, że Putin będzie mordował po prostu Ukrainę. To będzie, on ma możliwości, siłę i środki. Będzie mordował ten kraj, męczył go tą wojną. Ukraina ponosi ogromne straty. Giną najlepsi i najbardziej zaradni uciekają. Każda wojna ma takie oblicze i nie chodzi o to, że ja w pełni się solidaryzuję i wspieram Ukrainę w całości, w 100%, w szczególności ich najcudowniejszą broń, jaką mają, czyli prezydenta Zełenskiego. Bo mogę sobie wyobrazić, co by było, gdyby jego nie było. A na przykład był Poroszenko. A jak pan ocenia... Więc dokończę tylko. Dobra. I powiem tak. Chodzi o to, żeby tę Ukrainę mordować, żeby gniła, żeby ją niszczyć, żeby demoralizować i zmęczyć nas tą wojną. Czas gra mimo wszystko bardziej na korzyść Moskwy niż Kijowa.
No, państwa niedemokratyczne zawsze mają większą, ich społeczeństwa mają większą tolerancję na to, że władza ich wpędza w nędzę, tak, to prawda. A jak już jesteśmy przy personaliach, to oczywiście prezydent Żeleński jak najbardziej wszedł pięknie w rolę i naprawdę no, chyba nikt się po nim nie spodziewał jeszcze, patrząc przed, pamiętając Żeleńskiego jeszcze przed inwazją, jak to wyglądało, ale chciałem się zapytać jeszcze przy okazji o Kiryło Budanowa, człowieka, który ma ciągle jeden wyraz twarzy. Czy to jest taki szpieg z krwi i kości? Nie sam go osobiście, więc nie wiem, ale odpowiem na pana pytanie w ten sposób, że obserwując działania ukraińskich służb, no to jestem pełen podziwu. Ale czy to jest ich własny potencjał, czy jednak korzystają z... No nie, oczywiście, że tak. Ukraina korzysta nie tylko ze wsparcia technicznego, wojskowego, logistycznego, a to nie jest żadna tajemnica, ale korzysta z ogromnego wsparcia wywiadowczego również. Ale no wywiad satelitarny tu wchodzi, prawda, i różne inne rzeczy, których oni niestety nie mają. Ale i tak na końcu tego całego procesu szpiegowskiego, który jest ważnym elementem tej wojny. Tak na końcu jest działalność agentów i oficerów wywiadu, bo zawsze musi na końcu pojechać ktoś to zrobić, tak? Zaplanować. No jestem pełen podziwu dla nich, szczególnie dla tych ostatnich wydarzeń w stoczni w Sewastopolu, to jest w zatopieniu i krążownika Moskwa i teraz Rostow nad Donem poszedł na dno. No to taki policzek naprawdę był. No bo, tak. W każdym razie widać, że znaczy to trzeba widzieć w odpowiednich proporcjach. Rosjanie też mają możliwości po drugiej stronie. Rosjanie i Ukraińcy, w Rosji mieszka przypuszczam kilkanaście milionów Ukraińców. Ja nie znam dokładnie danych, ale przecież cała masa ludzi, którzy nie do końca wiedzą nawet. Matka Rosjanka, ojciec Ukrainiec. No to jest taki świat. Na Ukrainie podobnie. To było chyba coś, co się zdziwili Polacy, że duża część Ukraińców, którzy przyjechała, w ogóle nie mówiła po ukraińsku, bo tam no więc właśnie, tylko po rosyjsku. Różnica między Ukraińcami ze wschodniej Ukrainy i zachodniej jest bardzo duża, to i mentalnościowa, historyczna, językowa i tak dalej. No, więc te możliwości działania wywiadowczego i wywiadu wojskowego i cywilnego Ukrainy, jestem pełen podziwu, naprawdę. To ja sobie potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli robią to, co widać, to jak wiele musi jeszcze być tego, o czym my nie wiemy. Bo to z reguły tak jest. No to jeżeli już mówimy o tym, czego nie wiemy, to co to była w ogóle za historia z Prigożynem i z tym całym rajdem na Moskwę, że już się zatrzymał, że za chwilę pojechał na Białoruś, gdzieś był w Afryce, później go zabili, prawda, strącili ten samolot. O co to chodziło? To była jakaś rozgrywka? Tu można sobie kombinować bardzo różnie, ale rzeczywistość najczęściej jest dosyć prozaiczna i prosta. Myślę, że Prigożyn miał ambicje przerastające i ego, przerastające jego możliwości. I z całą pewnością po prostu zrobił o krok za daleko. On myślał, że sobie poradzi z Szojgu i z Gierasimowem, prawda, w ten sposób, może, nie wiem, a może został podpuszczony, a może to wszystko było robota wewnętrznych służb po to, aby właśnie doprowadzić do sytuacji takiej, by pozbyć się Prigożyna i przy okazji całego dowództwa grupy Wagnera. No i co? I problemu nie ma. I grupa Wagnera wchodzi do Rosgwardii. No więc właśnie, no. Bo to też właśnie było tak, że ten Prigożyn był pokazywany jako taki no, bojownik na pierwszej linii, trzymający Bachmut, prawda, tutaj jedyny skuteczny, a Szojgu i Gerasimow to właściwie dziadki potykający się o własne nogi, nie kontrolujący własnych oficerów. No tak, taki wizerunek tutaj był po stronie polskiej w mediach. No był, oczywiście, że tak, no ale na ile znam rosyjskie warunki od strony wywiadowczej, to my bardzo mało wiemy tak naprawdę o prawdziwych układach, relacjach i o tym, co się dzieje za kremlowskim murem.
No wiem, że tutaj pełno jest kremlinologów różnych, którzy, prawda, tam na podstawie tego, jak Putin trzyma się za stół, albo jak chodzi, czy tą ręką macha bardziej, czy mniej, to wyciągają zaraz głęboko, daleko idące wnioski polityczne. Nie wiemy za dobrze, jak ta sytuacja wygląda. Są ludzie, że on jest paranoikiem, że jest chory, że umiera, że ma raka. Już wszystkiego chyba ma raka, bo to jest, tyle takich, że... Popatrzę, siedzi z tym Koreańczykiem, ma się dobrze i tam handlują w Azji, więc nie wiemy do końca, jaka jest prawda z Prigożynem. Z całą pewnością jego zniknięcie i całego sztabu łącznie z Utkinem jest bardzo korzystne, myślę, dla władz. Postawią mu pomnik, no i będzie w ogóle lubiany, celebrowany w Rosji jako bohater. Nawet George Bush sobie przypomniał, że kiedyś jak był na Kremlu, zdaje się, to Prigożyn mu podawał zupę, jest takie zdjęcie, wyciągnął i mówi, a nie wiedziałem nawet, że to on, ale przeżyłem. W historii Rosji pełno jest takich sytuacji, zdarzeń i tak dalej. No przecież z czym my mamy do czynienia? Dzisiaj w Rosji dwugłowy orzeł ma czerwoną gwiazdę, czczą Stalina, tak pomieszali, stworzyli taki konglomerat najróżniejszych myśli, idei, kierunków historycznych i tak dalej. Nie jestem w stanie, nie mogę się pokusić, żeby cokolwiek tutaj przewidzieć, jak to będzie. To jest sprawa ich wewnętrznych rozgrywek i może przyjść taki dzień, że Putin będzie przeszkodą dla kogoś, dla na tyle poważnej ekipy, która się go pozbędzie. Na pewno nie wyda go, ale no też może samolot spaść. Tam spadają samoloty. W ogóle ludzie giną. A ile jest tak naprawdę, może nie prawdy, ale prawdopodobieństwa, że Rosja po przegranej wojnie rozpadnie się na te republiki i dekompozycja nastąpi, bo wiem, że dużo komentatorów jakby czeka na ten moment, że tam, ach, już zaraz Buryacja, czy ktoś się odłączy. Trwa wojna. Giną ludzie. Polska jest de facto częścią tego, właściwie jest częścią tego konfliktu. W ogóle wiele państw. A w Rosji coś się dzieje. Rosja jest, prowadzi wojnę właściwie z Zachodem, więc na tym rodzą się natychmiast. Jest cudowna pożywka, żeby zaczęły się nagle rodzić najróżniejsze, prawda, teorie. Wszystkie już były. Wszystkie już były. O tym rozpadzie i tak dalej. Mało kto dzisiaj pamięta czasy jelcynowskie w Rosji. Ja pamiętam bardzo dobrze. W ogóle tego państwa nie było wtedy. Powiem więcej. Cały Zachód, Stany Zjednoczone, wszyscy żyliśmy w przerażeniu, że Rosja może rzeczywiście jakaś nastąpić niekontrolowane procesy wewnętrzne rozpadu. Ja to pamiętam, byłem oficerem wywiadu w tym czasie i pamiętam i rozmowy z kolegami amerykańskimi i Brytyjczykami i innych służb. To była zmora nocna wszystkich polityków na świecie. Ten pijany Jelcyn, nieobliczalny i kraj, w którym rządzili bandyci na ulicach, w której armia właściwie była w stanie rozkładu. No i przyszedł Putin, prawda, służby specjalne i wzięli to wszystko za twarz i zrobili nową. Ale w historii Rosji, powtarzam, to nie jest pierwszy raz, tak, właśnie mamy do czynienia z takim procesem. Słyszałem też, że jest możliwe, że to te opowieści o tej nieudolnej armii rosyjskiej, tego państwa, które się właściwie no tak już ledwo trzyma i tak dalej, to może być w pewnym sensie inspiracja rosyjska po to, żeby wywołać dwie rzeczy. Pierwsze, taki stary strach właśnie przed tym, że państwo się rozpadnie i wtedy nie wiadomo, może dojść jeszcze ktoś gorszy, będzie albo jakiś wataszka, prawda, z guzikiem atomowym, a z drugiej strony, że to jest takie zniechęcające, że no ta Rosja to już się tam potyka o własne nogi, nie ma sensu już wspierać tej Ukrainy,
Ukrainy, że właściwie Rosjanie to zaraz się poddadzą, albo w ogóle jak tylko przełamie się jakieś tam linie obrony, to właściwie wojna się zaraz skończy, i że to może być inspiracja jednak rosyjska takie. No może być, no oczywiście procesy inspiracyjne i dezinformacja. Rosjanie są w tym wyjątkowo biegli, potrafią to dobrze robić. Od dawna, od napoleońskich wojen już, kiedy pierwsze operacje dezinformacyjne przeprowadzali, bo ten proces dezinformacja, inspiracja, wymieniamy je jednocześnie dlatego, żeby powszechnie tego się nie wyczuwa sensu łączenia tych dwóch określeń. Ale z punktu widzenia wywiadowczego, a więc procesu, który ma wpływać na, kreować określone działania, ma bardzo silne znaczenie. Dezinformujemy po to kogoś, aby zainspirować do określonego działania. To są dwie komplementarne części jednego zjawiska. I Rosjanie mają w tym ogromne doświadczenie, umiejętności. To nie są głupcy pod tym, szczególnie jeśli chodzi o pracę wywiadowczą. I carska ochrona wymyśliła protokoły mędrców Syjonu na przełomie wieku, a to do dzisiaj działa. No i świetnie działa. Parę miliardów ludzi na świecie wciąż uważa, że to prawda. A więc oni wiedzą, jak to się robi. Więc ja nie wykluczam żadnego scenariusza. Oni z całą pewnością analizują i wykorzystują wszystkie możliwe, dostępne metody. Tam jest wywiad cywilny liczy kilkanaście tysięcy ludzi. GRU nie wiemy dokładnie ilu, ale to są potężne ilości ludzi przygotowanych, którzy wiedzą, do jakiego celu się dąży. Oczywiście wprowadza się fake newsy, wprowadza się ludzi w błąd, kreuje się określone sytuacje po to, aby w algorytmie pewnym, przewidzianym dla danego kraju, osiągnąć określony skutek polityczny później, na przykład wyborczy. Wpływanie Rosjan na wybory w różnych krajach jest... No, oni wykorzystują nasze słabości demokratyczne, tak? No właśnie, a my tego, kurczę, nie możemy zrobić, no tak, tak. Stronę, bo u nich nie ma wolnych wyborów. Właśnie jak zaczął się rajd Prigożyna i później te wszystkie informacje, które pojawiały się w polskiej infosferze, pamiętam, czytałem taki tekst doktora Andrzeja Kozłowskiego, który bardzo krytycznie wypowiedział się o tym, że w Polsce tak naprawdę w tym okresie zwłaszcza media, prześcigając się, bo to było oczywiście duże zainteresowanie, żeby zdobyć kliki, właściwie kopiowały często, czy tam influencerzy, prawda, czy ludzie, którzy zawodowo komentują wojnę, przekopiowywali całe jakby wypowiedzi z Telegrama, nawet nie zadając sobie pytania, jakie jest źródło tych informacji. To była totalnie jakby otwarta polska infosfera, która została zalana tym, co pojawiało się na Telegramie. I nikt się nie zastanawiał nad tym, jaki to ma cel, tylko po prostu kopiuj, wklej, żeby złapać kliki, żeby być pierwszym, kto dostarczy informacji. Są społeczeństwa i kraje, mówimy o naszym świecie, o Unii Europejskiej, NATO, które są mniej lub bardziej podatne na tego typu działania dezinformacyjne, inspiracyjne. Wystarczy wziąć badania Eurostatu i sprawdzić, jak w poszczególnych krajach, jaki jest wiedza ludzi na temat, obywateli na temat bardzo elementarnych rzeczy. O ile dobrze pamiętam, w Polsce 42% ludzi nie wie, co to jest VAT. A zdaje się 32% uważa, że ludzie i dinozaury żyły w tym samym czasie. To brzmi groteskowo, śmiesznie wręcz, nieprawdopodobnie, ale niestety na podobne tego typu pytania znajdujemy również odpowiedzi. To jest bardzo ważna wiadomość dla tych botów, troli i rosyjskiej inspiracji. Bo w kraju, w którym określona, przecież nie chodzi o oddziaływanie na wszystkich ludzi, wystarczy, że oddziaływujesz na 15% tych, których możesz właściwie zainspirować.
to przygotowuje się określone programy działania, inspiracji. U nas antyukraińskie różne, prawda, wrzutki i tak dalej. Antyzachodnie, antyniemieckie, kształtowanie pewnej opinii publicznej pod tym kątem i tak dalej. Tego algorytmu nie zastosujesz wobec Szwecji. Mhm. Tam się robi to inaczej, jeżeli w ogóle mogą, dlatego że na przykład społeczeństwa, rozwinięte demokracje, tak jak Szwecja, Holandia i tak dalej, to są społeczeństwa przygotowane na fake news, na przykład, prawda? Bo tego się już w szkole dzieci uczy, jak rozpoznawać fake news i jak odkrywać i unikać zagrożeń wynikających z internetu. U nas niestety jest problem. Oj tak, ja się zajmuję teoriami spiskowymi, to powiem szczerze, że to, co łączy ludzi, nie dość, że nie ma jednej osoby, znaczy nie ma osoby, która wierzy tylko w jedną teorię spiskową, to jest jedna rzecz, ale to, co jest przerażające i co łączy tych ludzi tak naprawdę, to jest fundamentalne, kompletne odrzucenie każdej oficjalnej informacji, bez względu na to, czego ona dotyczy. No ale, no tak, bo to jest pewna bardzo przebiegła metodologia. Na przykład doskonale wiemy, że ruchy antyszczepionkowe były inspirowane z Moskwy. To są na to mocne dowody i to nie nasze, tylko amerykańskie. Dzisiaj pandemia minęła, jak gdyby temat antyszczepionkowców minął, ale ludzie zostali. I oni, którzy się zjednoczyli wokół pewnej myśli, prawda, oni się teraz, można ich przetransformować na nowy kierunek, prawda. To jest pewna elastyczna grupa, która jest łatwa do inspirowania i kierowania i osiągania pewnych efektów politycznych dzięki temu. Więc tak to funkcjonuje, ale to jest kwestia odpowiedzialności kierownictw państwa za to, aby obywateli we właściwy sposób przygotowywać na tego typu rzeczy. Żeby nie można było, żeby rosyjskie fake newsy nieraz, ja to sam, ja w internecie też byłem obiektem różnych ataków, bo niektóre, ja akurat znam język rosyjski dosyć dobrze, no składnia była już tak słaba, że no i wiele innych. Tak, nawet czasami jest po prostu, widać, że jest przekopiowany. Tak, ale muszę powiedzieć, że mnóstwo ludzi nie wychwytuje tego. No tak, tak. Wychwyci pan, wychwycę ja, bo znamy rosyjski albo ten, ale większość ludzi tego nie łapie. Nie znają polskiego dobrze. Pisanego. Jak już pan nawiązał do Skandynawii, to chciałem się zapytać, czy paradoksalnie wojna w Ukrainie nie sprawi, że na naszym własnym podwórku Polska będzie bezpieczniejsza? No bo z jednej strony mamy wojnę za wschodnią granicą pełnoskalową, ale z drugiej mamy mocne przekonanie o tym, że NATO trzeba utrzymać. Kraje się może nie militaryzują, ale odbudowują swój potencjał wojskowy. Skandynawowie wchodzą do NATO, gdzie właściwie wyłączają, myślę, operacyjnie Morze Bałtyckie, bo nie wyobrażam sobie, jak rosyjska armia mogłaby działać na Bałtyku, kiedy to jest właściwie już wewnętrzne morze NATO. Więc można powiedzieć, że paradoksalnie my jesteśmy bezpieczniejsi teraz, po tej wojnie, znaczy będziemy bezpieczniejsi po wojnie niż przed. Też mi się tak wydaje, zgadzam się z tym. Rzeczywiście skutek, myślę, że Putin nie do końca to właściwie skalkulował. Myślę, że prawdopodobieństwo z ich punktu rosyjskiego, punktu widzenia, że Finlandia i Szwecja wejdą do NATO, było bardzo nikłe. Bo tam było bardzo wysoki procent odsetek społeczeństwa, które były przeciwne, które były zdecydowanie za neutralnym pozostawaniem w sferze neutralności. Nastąpiła tak gwałtowna zmiana. Wojna w Ukrainie doprowadziła do tak gwałtownej zmiany postaw społecznych w Szwecji i w Skandynawii. No, znam temat dobrze, bo tam mieszkam i obserwuję to z bliska. To jest coś nieprawdopodobnego, jak szybko te społeczeństwa przewartościowały. Znaczy, oni nigdy nie byli tam, powiedzmy, to nie są kraje, które jakoś pałają sympatią do Rosji, czy ta neutralność. No, zwłaszcza Finlandia. Ale nie ma też tam nienawiści, żeby była jasność. Więc to jest troszeczkę inna ich stosunek, inna relacja. Ale decyzja o wstąpieniu do NATO była podyktowana
bardzo wyraźnie, jasno zdefiniowaną koniecznością zachowania bezpieczeństwa dla tych krajów. I obywatele doskonale sobie zdają z tego sprawę. To nie jest impuls. To są bardzo pragmatyczne społeczeństwa. To jest efekt ich wyraźnej zmiany postrzegania polityki światowej, a przede wszystkim Rosji. Oni się też nabrali trochę oczywiście na tego Putina, tak jak cały świat się nabrał, prawda? Niech tam różnicą co udają, że się nie dali. Wszyscy się nabrali. Polska, Niemcy, Anglicy. Ile było resetów. Ajaj, wszyscy się nabrali. Facet ładnie grał na fortepianie, śpiewał. No ci nowobogacy Rosjanie w Londynie, jachty. No jaka wojna. To oni są tacy jak my. Natomiast Skandynawowie rzeczywiście tą decyzję podjęli, oni trwają w niej i bardzo tak zdecydowanie popierają Ukrainę w tym konflikcie. Tam widać bardzo takie duże zaangażowanie polityczne i społeczne społeczeństw. Finów najbardziej, Szwedów też, ale Finów najbardziej. Flagi ukraińskie są wszędzie, wiszą i jechałem teraz do studia, okazuje, Finlandia zakazała poruszenia się po Finlandii samochodów na rejestracjach rosyjskich. Bardzo odważny ruch i bardzo mi się podoba. A dużo jest tam Rosjan? Oni mają nawet swoją mniejszość rosyjską. To są Rosjanie, którzy zawsze tam mieszkali. Ale oni są bardziej związani jakby z Rosją czy z Finlandią? Finowie? Czy ta mniejszość rosyjska? Nie, to są obywatele, nie. To są, oni nawet mieli swoją reprezentację, partię w parlamencie fińskim. Ale Finlandia to nie jest homogeniczny naród. To nie jest tak, jakby się wydawało, że to jest, prawda, Finowie i nic więcej. Są Fino-Szwedzi, to są Karelowie, to są Karelowie, którzy zamieszkują wschodnie tereny, którzy są prawosławni. I to jest naród Karelów podzielony między Rosję i Finlandię. To są Samowie na północy i tak dalej. No więc Natomiast oni przeszli bardzo ciężkie wojny, okrutne, nieprawdopodobne wojny z Rosjanami, ale mimo wszystko w nich nie ma takiej nienawiści do Rosjan. No jednak car Aleksander na Placu Senackim stoi cały czas, tak jak go... Ale w fińskim mundurze. Tak, w fińskim mundurze, to mało kto sobie, mało kto o tym wie, że elitą armii Imperium Rosyjskiego były fińskie pułki również. No właśnie, mówi się o tym, że Rosja tak naprawdę jest groźniejsza, kiedy działa pod progiem wojny, kiedy jakby pozuje się na takie normalne państwo, które ma swoje interesy, robi biznes i przez długi czas to się udawało w Europie i że właśnie tak naprawdę teraz przez tą pełnoskalową wojnę, przez ten gorący konflikt, no jakby utracili te zdolności trochę. Czy pan się z tym zgadza? No bo teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest normalne państwo, tak? Takie jak cała reszta Europy. No, ale nie było nigdy normalne. No ale było takie przekonanie, że mówiło się, że no wy Polacy, to wy jesteście antyrosyjscy i było tak, żeby tych Rosjan nie denerwować za bardzo, to jest normalne państwo, wy macie zawsze pretensje. Nie, no problem z Rosjanami jest ten, jeden, no że koni kurna, przepraszam za kolokwializm, ale pojęli konie w sekwanie. A car Aleksander siedział w Wersalu na tronie. To, że byli w Berlinie. To są problemy. Ja wiem, że to historia, że to przeszło i że to nie to. Ale ci ludzie, którzy tam mieszkają, to są ci sami Rosjanie. To są ci sami, którzy byli w Paryżu i Berlinie. Oni myślą dokładnie tak samo. I mają dokładnie te same interesy cały czas. Myśmy się zmienili. My się zmieniamy. My wybieramy co 4 lata, a tam siedzi ten car Batiuszka cały czas. Tak. Na tronie i ten. A u nas jedni bardziej, drudzy mniej. Przychodzi opcja. A tu Le Pen, a tu tacy, a tu inni, a tu Trump. Oni to wszystko... Oni mają na to wpływ oczywiście, bo to nie jest tak, że to wszystko samo się dzieje. Ja nie mówię, że mają jakiś kategoryczny wpływ, bo tego nikt nie jest w stanie powiedzieć jak bardzo, ale wpływają z całą pewnością. Więc
nie ma odpowiedzi na to, czy Rosja w jakim jest stanie dzisiaj, czy jest gorszym, czy lepszym. Oni mogą poświęcić 300 tysięcy żołnierzy, to nie jest... No ale wywiad chyba trudniej będzie wywiadowi pracować teraz w Europie. Werbunek i tak dalej, no. A był Olżej kiedyś? To nie jest... Myślę, że zanim dochodzi do gorącej wojny, przychodzi czas wywiadów, które muszą przygotować swój kraj na tą okoliczność. Jeżeli zapadła decyzja, powiedzmy tam na Kremlu, nie wykluczamy, tak, użyjemy, to oczywiście poszły odpowiednie dyspozycje do wywiadu, do wszystkich instytucji, żeby odpowiednio... Oni mają wyrzucanie dyplomatów, może szpiegów, dyplomatów, no ma pewien korzystny, ale oni są na to przygotowani. I system łączności z agenturą się nie zawali w ten sposób. Chciałem zapytać jeszcze jeden aspekt, który był w swojego czasu mocno pompowany w Polsce, czyli taki strach przed rozwiązaniem nuklearnym, przed użyciem broni atomowej. Był moment, kiedy wydawało się, że to jest realne zagrożenie i wtedy pamiętam, że pojawiały się takie głosy, że raczej nie, ale Rosja mogłaby się zdecydować na taki krok, albo kiedy przełamano by obronę na Zaporożu, albo kiedy zaczęłaby się bitwa o Krym. Właściwie trochę zbliżamy się do tych wydarzeń, a może jeszcze nie tak bezpośrednio, ale czy pan uważa, że w tym momencie istnieje w ogóle jakiekolwiek ryzyko użycia tej broni atomowej? No bo z drugiej strony są te Chiny, Indie, które no nie chciałyby tego, żeby broń atomowa była używana w konfliktach jako normalna broń. Moim zdaniem nie ma zagrożenia użycia broni atomowej i konfliktu w tej formie, dlatego że to jest w zasadzie koniec konfliktu. Broń atomowa jest, ma siłę, kiedy jest w silosach i można użyć. Groźba użycia broni atomowej ma sens, a nie jej użycie samo. To już jest over wtedy. Nie widzę na razie, znaczy nie jestem ani strategiem jakimś wojskowym, ja tam nie wchodzę w głębokie szczegóły, nie jestem w stanie tego rozebrać, ale na mój ogląd sytuacji takiego zagrożenia nie ma. Nie są jeszcze zagrożone interesy Rosji w takim stopniu, aby istnienie tego reżimu i tego państwa uzasadniało tę formę uderzenia. Ale też raz na jakiś czas jakiś rosyjski generał albo propagandysta odgraża się, że to jest dopiero początek i że będziemy szli na Berlin, będziemy szli dalej i że Europa musi się szykować na wojnę, bo sobie nie odpuścimy. Ile w tym jest prężenia mózgów, a ile realnego zagrożenia? I to mając świadomość, że mówimy, wiadomo, no nie w perspektywie 5 lat, ale Rosja może obliczać interesy na 30, 40, 50. No tak, ale myślę, że to jest retoryka wojenna. Ona zawsze była, jest i za komuny była, i jest teraz, i była przed pierwszą wojną światową. No, nie tylko ze strony Rosji, ale ten kraj szczególnie się specjalizuje w tej formie rozmowy z nami, ze społeczeństwem, które ma się bać rosyjskiego buta, czołgu i tak dalej. Konflikt w Ukrainie ma też pewien swoje oblicze wojskowe. To jest nieprawdopodobny poligon dla nas, dla NATO, dla naszych sprzętu, wojska, dla naszej organizacji. Ale Rosjanie też się uczą. Mhm, tak. I nawet oni się jeszcze szybciej prawdopodobnie uczą, dlatego że mają odpowiednie zaplecze i są blisko tego, są w tym konflikcie. Myślę, że nie jestem wojskowym, ale na takiego dobre będzie, na mojego czuja, oni widzą, że technologicznie bezpośrednie starcie z NATO nie wchodzi w grę dzisiaj. Dobrze. Często mówi pan w wywiadach, że szpiedzy są od przynoszenia złych informacji i może nie od straszenia, ale od takiego przekonywania władzy, że czas szykować się na trudne czasy i podjąć odpowiednie kroki. Czy dostrzega pan już zalążki przyszłego konfliktu w tym, co się dzieje teraz? Czy już widać, co będzie się działo?
Ma pan na myśli konfliktu przyszłego między Wschodem i Zachodem? Na przykład. Albo przyszłej wojny między Rosją a Ukrainą, bo być może ona się zamrozi teraz na jakimś etapie, na jakichś terytoriach. Oczywiście Zachód tego nie uzna. Rosja się przygotuje i czy pan już widzi na przykład takie kroki, które zwiastują? No bo druga wojna światowa, można powiedzieć, zaczęła się w momencie podpisywania traktatu wersalskiego. Trochę no tam już mieliśmy... Nie. Oczywiście z historii wyciągamy pewne wnioski i są pewne zdarzenia, które są istotne i pouczające, ale historia się nie powtarza. To nie jest tak. To fajnie brzmi, ale to tak nie jest. To nie jest już ta sama Rosja, która była kiedyś. Aczkolwiek wciąż jest niesłychanie groźna. Nawet my mamy takie powiedzonko nasze w świecie oficerów wywiadu, że kto się śmieje lub nabija z Rosjan, to sobie sam szkodzi. Rosja nigdy nie jest tak słaba, jak wygląda, i nigdy nie jest tak silna, jak wygląda. Otóż to. To jest w ogóle enigma. Kraj bardzo trudno, że rozumem trudno pojąć Rosję, i w tym trochę jest prawdy. Aczkolwiek ona nie jest taka romantyczna, jakby się wydawało, tak jak rosyjska dusza, o której się mówi. Notabene określenie rosyjska dusza wymyślili francuscy intelektualiści, którzy pili z rosyjską arystokracją w Paryżu. Prawda? I ten. Ale zawsze jesteśmy w przededniu, przed jakimś konfliktem. Jakim? Nie wiem. W każdym razie moim zdaniem, i to jest jak gdyby taka kwintesencja chyba nawet tego, o czym rozmawiamy. Na pewno jesteśmy w przededniu dużych zmian w układzie globalnym. I Indie, Chiny, wiele krajów zmierzają wyraźnie, są zainteresowane w nowym określeniu pewnych priorytetów, zadań i swojego miejsca na Ziemi. I mam też, jako pesymista, a nikomu tego nie podpowiadam, nie zachęcam do powtarzania mojego wieszczenia negatywnego. Stany Zjednoczone słabną jednak. Zdarzenie z Trumpem bardzo mocno osłabiło Stany Zjednoczone i miejsce na świecie. Słabną też gospodarczo. Chiny się wzmacniają, a rosną w siłę. Budżet armii chińskiej to jest połowa budżetu Stanów Zjednoczonych. Ale dolar w Chinach to nie jest ten sam dolar, który jest w Stanach. Zupełnie inną wartość ma. Więc tego się w pewnym sensie obawiam. I obawiam się atomizacji Unii Europejskiej. Bo nawet teraz na spotkaniu z młodzieżą mieliśmy tam taką dyskusję w Olsztynie na kampusie właśnie na temat przyszłości w relacjach z Chinami i w ogóle tej nowego podziału globalnego i tego, co się szykuje, i BRICS-u. I ja jestem zwolennikiem federalizacji Europy. Bo w przyszłości tej, o której mówimy, za 25 lat sfederalizowana, silna Europa z własną armią nowoczesną, z tym potencjałem gospodarczym, z tymi możliwościami, byłaby największą potęgą na świecie. I jeszcze moglibyśmy w jakimś stopniu oprzeć się temu, co prawdopodobnie Chiny wespół z Rosją i resztą swoich sojuszników próbują osiągnąć. Europa zatomizowana przegra ten wyścig za 25-30 lat. Chciałem jakoś pozytywnie to podsumować. Ale może postawmy tutaj na razie kropkę. Dziękuję serdecznie za spotkanie. To był podcast, trzeci Millennium Podcast na kanale YouTube'owym Sekielski Brothers Studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.